kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam was w kolejnym pięknym dniu. Kolejny dzień spędzamy w Warszawie. Mieliśmy uczestniczyć jakoś w teledysku Jacusia. Natomiast wczoraj o godzinie 24 napisał nam, że to się jednak nie uda. Coś tam nie pykło, że tak powiem. No i postanowiliśmy, że nie będziemy marnowali czasu i że wybierzemy się na sesję zdjęciową i nagramy film, tak jak mieliśmy poprzednio w planach. I wyobraźcie sobie, że właśnie idę na makijaż do dziewczyny, z którą współpracowałam przez dłuższy czas przy naszych pierwszych sesjach zdjęciowych. I mega się z tego powodu cieszę. Przyjechałam pod jej klatkę, chyba, z tym, że nie wiem gdzie dokładnie mam się kierować. Muszę jeszcze raz przeczytać jej instrukcję i zaraz do was wracam, jak już będę w środku, w mieszkaniu Marty. No i w końcu nie pokazałam się wam, że jestem już u Marty i robimy makijaż, także nie zrobiłam jakiegoś ładnego przed, ale mamy śliczne po. No i kochani, tak wygląda skończony make-up. Chodź tutaj, artystko, moja kochana. Spotkanie po latach i po latach udało nam się wyczarować takie cudo. Zobaczcie, kochani, no wyglądam na pewno inaczej niż na poprzedniej scenie. Mi się podoba, taka odsłona Pauliny. No, wyglądam inaczej niż zwykle, to prawda. Czuję się tak bardziej dojrzale w ogóle. No, ten makijaż podał mi dojrzałości zdecydowanie. I zobaczcie, mam tutaj psiaka, który jest bardzo podobny do Tedusia. To też jest kolega z okolic, Ted jest z Rybnika, tutaj ziomeczek chyba z Jastrzębia, także tak, po blisku. No myślę, że jakbyśmy mieszkali w Warszawie, to moglibyśmy wychodzić na wspólne spacerki. Ciaczek naprawdę zachowuje się po prostu jeden do jeden jak Teddy. Może trochę bardziej spokojny, ale generalnie to są bardzo podobne. Jesteśmy już w Złotych. Zdaliśmy pokój, nasze walizki odłożyliśmy do przechowalni i jesteśmy w trakcie nagrywania odcinka na mój kanał. Wydałam już chyba 1400 zł na ubrania, ponieważ tworzymy stylówki inspirowane zdjęciami na Instagramie. No i poznajdowałam naprawdę fajne rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i zdjęcia, jakie stworzymy, również przypadną wam do gustu. Idziemy jeszcze w poszukiwaniu butów i chyba jednej stylizacji. Nad nią się jeszcze zastanawiam, ale myślę, że tak. No i zobaczymy, czy znajdę te buty, które chciałam kupić, czy nie. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam was w poniedziałkowym vlogmasie i właśnie przed chwilką zdałam sobie sprawę z tego, że to już jest ostatni moment na to, aby zastanowić się, co takiego w czasie świąt przygotuję, co upiekę, co przyrządzę, co zrobię w kuchni. O kuchnię mi chodzi. Czyli vlogmasy wchodzą w ten główny... Tak, vlogmasy wchodzą już w główny temat, czyli teraz się dopiero zacznie. I właśnie w tym okresie najtrudniej nam się vlogmasy nagrywa, ponieważ jest dużo rzeczy do zrobienia, no a nagrywać trzeba, prawda? I trzeba pamiętać o tym, żeby czasami ten aparat włączyć i coś do niego powiedzieć. Więc teraz zaczyna się robić gorąco, kochani. Ale może w tym roku nie będzie aż tak źle, ponieważ w tym roku w kuchni aż tak dużo dań nie będę przygotowywać, ponieważ tym razem, w tym roku nie będę się spotykać z całą naszą rodziną, ponieważ wszyscy rozjeżdżają się do swoich dzieci, do swoich braci, sióstr. My też mieliśmy to w planach, ale z racji tego, że my mamy trochę dalej niż inni, no to się nie zdecydowaliśmy. Dzieje się na świecie to, co się dzieje i jakoś nie chcieliśmy ryzykować kwarantanną, testami co 5 kroków i w ogóle nie chcieliśmy brać na siebie takiej odpowiedzialności, żeby się gdzieś zarazić, potem na kogoś to przenieść. No,
No jest sytuacja jaka jest, więc my zostajemy w domu. Więc te święta spędzimy w bardzo okrojonym składzie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tym roku odpoczywam. Zawsze jestem... W tym roku święta będą świętami. Spokojnymi, tak. Odpalimy sobie jakiś film świąteczny, usiądziemy sobie tak na spokojnie, może w jakąś planszówkę zagramy przy choince, więc będzie naprawdę spokojnie. Bez tej takiej gonitwy, że trzeba zrobić obiad na 15 osób, że trzeba przygotować sałatek 5 kg. Wiecie, jak to jest, gdy przy stole świątecznym zasiada kilkanaście osób. No, u nas zawsze tak było, a w tym roku, tak jak mówię, błogi spokój i cisza, więc nie wiem, jak ja tego dokonam, żeby na przykład przygotować jeden słoiczek moczki, jedną miseczkę makówki, jeden słoiczek jakiejś sałatki, bo więcej nie trzeba po prostu, bo więcej nie będziemy w stanie zjeść, a szkoda potem wyrzucać. Bo w głowie mam już po prostu miary na większą ilość tych wszystkich dań, a muszę to wszystko ukrócić, więc nie wiem, jak dam radę, ale mam nadzieję, że tak będzie. No. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, ale teraz muszę się zastanowić, co tak naprawdę chcę przygotować, w jakiej ilości i jakie zakupy muszę dzisiaj, jutro, pojutrze poczynić. No, to już najwyższy czas, ostatni moment. Bo w piątek już Wigilia. A dzisiaj, kochani, na obiad placki ziemniaczane. Kto też lubi placki? Ja uwielbiam. I do tego będzie gulasz. Ale ja wolę w sumie ze śmietanką. Więc Tomek dostanie z gulaszem, a ja ze śmietanką. No. Jesteśmy już w Rybniku, wysiedliśmy z pociągu. Przyjedzie po nas mój tata. Ale najpierw idziemy odebrać frytki, które zamówiłam, jak jeszcze byliśmy w trasie, bo taki fun fact, jestem totalnie zakochana we frytkach, takich, które podają w kebabie. To muszą być bardzo słone i tłuste frytki. I to są najlepsze frytki. I ja takie fryteczki zawsze jadłam przed imprezami i dzisiaj wypadnie na to, że jem je na kolację. W oczekiwaniu na to jemy frytki w frytunie, moi drodzy. Frytki w frytunie, frytalinki. I marzujemy tak. Ale są tak pyszne, że mimo tego, że stoję i czekam i marznę, to się cieszę, że je jem. I co tam, córcia, słychać w wielkim świecie? Jezu, ja się czuję, jakbym wróciła do domu po tygodniu nieobecności, naprawdę. Ile cię nie było? Dwie noce. No, a ja, widzisz, ale jeszcze wcześniej byłyśmy w Warszawie i to mi się jakoś tak, wiesz, wszystko kumulowało. Ciągnie. I miałam wrażenie, jakby mnie tydzień nie było, co to za miłość. Tutaj, ojeny. No już, kumpel, już. Zazdrośnicy. No, no tak. Tak ładnie pomalował. Marta! Ta, co w Jastrzębiu mieszkała? Mhm. O, pięknie. No, a gdzie ona mieszka teraz? W Warszawie. Tak? Mhm. I tak umówiłam się z nią wczoraj, jak się dowiedziałam, że jednak teledyskie coś jest odwołane. Mhm. No i napisałam do niej o tej 23:00, hej, czy robisz coś jutro? Bo możemy zrobić jakiś makijaż i pójdziemy potem na zdjęcia z Kevinem. No i napisała, że w sumie to może mnie przyjąć, no i się umówiłyśmy, więc tak zrobiła mi twarz. Bardzo ładnie. No, super, pięknie. No, tak delikatnie się inspirowała tam i 20, bo miałam takie mega różowe poliki, już trochę zeszło, bo miałam maseczkę, ale miałam takie mega różowe poliki, tutaj wiesz, tak mocno zarysowane oko na czarno i tak dla te 20 takie delikatne bym nawet powiedziała. A nie wiem, jak się w latach 20 malowały babki. Tak mi się wydaje. Może się mylę, ale tak jakoś mi się skojarzyło. A co, ogólnie na tym jarmarku w sumie nie byliście, co? Nie, to było daleko od centrum w sumie. Aha. Wieczorem Uber tam nam policzył prawie 3 dychy, więc stwierdziliśmy, że nie jedziemy na jarmark. Aha. A też potem tam czytałam, co tam jest, to tam nie było tak dużo budek, na przykład jak w Katowicach, takich ciekawych. Tam były jakieś... jakaś taka robota ręczna, że aha, jakieś lampki i aha, tak dalej. Były podobne jakieś futerka, oscypki i tyle. Tak średnio ciekawie, że tam było tu niewiele budek, ale nie wiem, jaka jest prawda, bo koniec końców tam nie zajechaliśmy, nie? Okej. Okay.
A w sumie wyjazd udany? Bardzo. No to super. Fajnie było. A wyście Wiedźmina 2 zobaczyli, czy nie? Co? Wiedźmina 2 zobaczyliście? No nie, no czekaliśmy na was. Zobaczyliśmy tylko Dom z Papieru, dzisiaj skończyliśmy. A macie już wszystkie prezenty kupione? Tak, mamy kupione wszystkie prezenty. Spoko. Znaczy, czekamy na przesyłkę. No tak, ale no tak jak my. No to super, no bo w pewnym momencie baliśmy się, że prezent, jak ja przy tobie wyglądam. Nie taka wiem. Niepomalowana. Ale i tak ładnie. Bo w pewnym momencie myśleliśmy, że nam prezenty nie dojdą, ale w sumie już wszystkie maile dostałam, że jutro, ewentualnie w środę powinno wszystko już być w domu. To fajnie. Zobacz Tomek, załapałeś się. Jak ci smakują placki? Dobre. Takie zimne są najlepsze, nie? No ja, a kto? No. Drago. Ja gotuję, drago. Ale pytam o ciebie, a było tutaj chyba, nie? Ale ty chyba placków nie robisz, nie? Nigdy nie robiłem placków. Nie? Nie specjalizuję się takim byle czym. Czemu byle czym? Nie, żartowałem, przepraszam bardzo. To nie jest byle co. Żeby nie było, że obraziłem placki niemleczone. No. Zbawię w kwintny dalej. Nie, nie, placki są ok. Kim placki? Nie, dobra, to było głupie. Nie, mam to wyciąć. To dobra, to wytnę to. Po prostu wytnę to, coś, tak. Żeby coś powiedzieć. Dobra, to wytnę to. Wytnę to. Wytniesz? Wszystkie. Wszystkie, na których jest tata. Czy placka? Nie, jedzcie. Jedzcie, bo wy dzisiaj tylko obiad jedliście. Dodałam ostatni punkt programu, obie w rogach, więc przyszła kolej na kalendarze adwentowe. No tak, kochani. Znowu pierwsze. Ale mnie nie było, więc ja zapomniałam, jakie to jest. Jak to jest. Więc muszę jako pierwsza. Nie macaj, tylko chytaj. Chytłam. Co z brzegu? Chytłam. Nie no, mówię się, chwyciłam. No tak. I mam tutaj czapę. Czapę świąteczną, czapę. Ja nie kupowałam takiej ja czapy. Ja kupowałam. O, jaka fajna świąteczna czapa. Ale spoko. No serio, ale fajna jest. Właśnie myślałam o zdjęciach. O tej czapce w kontekście zdjęć świątecznych. Ale no nie wylosowałyśmy. A to był pierwszy prezent, który w ogóle nam kupiłam. I jest prawie na końcu. No, wiesz, to losowanie. No tak. No ale szkoda, no bo mogło się to do zdjęć wykorzystać. Ale w sumie to jeszcze świąt nie ma, więc jeszcze mamy czas na zdjęcia w świątecznej czapie. Tak. Rogi zakładam z powrotem. I dzisiaj mam mały. Tak, bo wczoraj miałaś duży. Dobra. Czasem w małym może być lepszy prezent. Może być. Tak czasami bywa. Jest 20. Tak. Jezu, tak późno. Zostało tak mało dni do świąt. No tak. I mam, moja droga, grejpfrutowy krem do rąk. O, pięknie. Tak, ja się cieszę, bo... To nie oddajesz. Nie. Tak, bo właśnie przed chwilką Kevin się pożalił, że Paulina ukradła jego krem do rąk. Ten, który wylosował w kalendarzu adwentowym. A pokazywałeś skarpetki już? Nie. Wczoraj chyba nie pokazałam. Wczoraj nie pokazałaś, a miałaś? Przyznaj miałam, się, tak. Z ręką na sercu, przyznaj się. Mam dzisiaj drugi dzień z rzędu te skarpety. Aha, ale tak no bo ja nie... na sercu. Tak, tylko tak, nie, nagrać. tak, bo ja po prostu nie miałam więcej skarpetek. Miałam te dwie pary, bo się nie naszykowałam na kolejną noc dłużej. No i jestem dzisiaj drugi dzień w tych skarpetkach. A ja mam, o, o, ty słoinką. Masz takie choineczki, piękne. Co tam ciekawego masz? Hmm? Chciałam ci zajrzeć do woreczka. Co tam masz? No co tam masz? Coś fajnego? Skarpety! Jezu, bo tych skarpet mamy od groma. Od groma, ale takich jeszcze nie mam. Ojej, jakie słodkie. Dobra, to na jutro mamy. Ale my nie mamy jeszcze w kartonie naszych świątecznych skarpet. Mamy, bo my mamy, kochani, cały karton świątecznych skarpet. Ale dzisiaj założyłam zielone, no bo
na zielone. Zielony outfit, ubrana, oczywiście, nie? Oczywiście, to trzeba no, tak, kolorystycznie. Krem do rąk na mój bed. Takim grubym opakowaniem? Przepraszam, że tak piskłam. Hit! Hit po prostu! Może jednak polubię te różane kosmetyki. O, matulu. Od stóp do głów się różą możesz wysmarować. Od stóp do głów, słuchaj. Ojejku. Do ciała, do twarzy, do rąk. Czego ci jeszcze brakuje? Do stóp jeszcze nie masz. Ale do stóp chyba nie było żadnego produktu. Więc ja jeszcze nie miałam. Pewnie nie będzie, no. Och, kochani, kochani. To ty się popłakałaś? To się mówi mieć szczęście. Popłakałaś się. A już jutro zapraszam was na strojenie ciasteczek. Czyli od rana chodzimy w dresie ciasteczkowym. To ja jeszcze coś dopiekę. No dobra. A ja może dokupię jakieś lukry kolorowe. Kochanie, mamy całą masę. Tak? No, ale aż masę. No, nie mam aż tak dużo ciasteczek, bo nie zjemy aż tyle ciasteczek. Ja te ciasteczka jem jeszcze miesiąc po świętach. Dobrze, to ja ci je kupię, lubię. Drugą turę ci zrobię. Dobra, bo ja zawsze daję masę lukru i potem tych ciasteczek nie jem. I zawsze, to jest mój sekret, zawsze wyjadam te, na których jest najwięcej lukru. Mało? Mało. Nie jest mało. Mało. Nie jest mało. Jest mało. No ile tu tych ciasteczek jest? No maluśko. Nigdy w życiu nie widziałam u nas w domu takiej małej ilości. Tak ubogiego pojemnika na ciastka. Zawsze miałyśmy trzy albo cztery takie wielkie pojemniki. Dobra, bo jeszcze będą inne. Jeszcze będą z tego, jeszcze będą ale z warsztów. Jeszcze będą. Dobra, jak się umówimy, że połowa tego pojemnika idzie do mnie. A bierz. Ale gdzie do ciebie? Znaczy do mojego brzuszka. A pierwszy cała połowa idzie do mojego pokoju i ja w pokoju będę je zjadać, żeby nikt mi ich nie wyjadł. Dobra. Dobra? Dobra. A w ogóle, jeszcze tak na sam koniec, zobaczcie, jaki ten make-up po całym dniu jest idealnie nienaruszony. Miałam maseczkę, witałam się z psem i zobacz, nic nie zeszło. Nie mam żadnych takich plam, przebarwień, także wpadajcie na makijaż do Marty, bo naprawdę robi cuda. Pięknie wygląda. Cały czas piękna. Cały dzień piękna. Zazdraszczam. I teraz już kończymy. Ale subskrybujcie! Jaki kontrast. Ja w ogóle się teraz czuję tak. Ten makijaż dodał mi dojrzałości. Tak. Czuję się w nim dojrzalsza. Tak. A nie starsza, dojrzalsza. Tak, i wydobył twoje piękno. Dziękuję. To tak, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale O Matko i Córko. Pa, pa, kochani. Bajo. Oh, it's time.